szans. Czekali na nas. Były ich setki. Nie doszliśmy nawet do świętej komnaty. Od samego początku byliśmy skazani na śmierć. A teraz czekam, by przyszli po mnie moi przodkowie. Słyszę ich. Oni zabijają moich braci, pożerają ich, pochłaniają ich duszę. Tyle śmierci. Ja jestem ostatni. Jaki los mnie czeka? Czy stanę się jednym z nich? Przodkowie, wysłuchajcie mnie. Zabierzcie mnie stąd, zanim oni po mnie przyjdą. Zabierzcie mnie w zaświaty. Pozwólcie mi umrzeć w spokoju. Diabła! Kurwa! Thank you.
To może pochodzić z czasów dynastii Yuan. Może to z zaginionej floty Kublai Khana. Chwila. To podróbka. Made in China. Naszymi głosami wychwalamy! Słonecznej Królowej. To było kiedyś święte miejsce.
mogę tego zrobić. Figurka z dynastii Ming, ale ta wygląda na autentyczną. Już ponad 100. Zaczęliśmy pracę przy oczyszczaniu starego pałacu i niedługo zaczniemy budować miasto wokół podnóża góry. Japończycy wiele lat temu zbudowali tu system transportu ładunków, który zdołaliśmy teraz na nowo uruchomić. Matias mówi, że budujemy na chwałę Słonecznej Królowej, tak jak zbudowano te starożytne budowle w Egipcie. Ale to oczywiste, o co naprawdę chodzi. Matias gra na zwłokę. Ten ogromny projekt ma po prostu zająć ich uwagę. Nawet mimo rytuałów, burz i nieopanowanego zabijania, w końcu kiedyś zwrócą się przeciwko niemu. A kiedy to nastąpi, ja będę gotów do przejęcia władzy. Złote, lakierowane Inro zawiera przybory do pisania i zaschnięty tusz. Należało pewnie do nadwornego pisarza albo historyka.
Matias kazał nam szukać silnych mężczyzn do bractwa, ale niezbyt mądrych. Muszą umieć słuchać rozkazów i dobrze pracować. Każdy, kto kwestionuje polecenia albo stawia opór, jest natychmiast zabijany. A kobiety? O ich losie decyduje Matias. Większość jest składana w ofierze mrocznym wędrowcom, ale niektóre zostają wybrane do rytuału. Przeprowadzamy te chore ceremonie. Niektórzy bracia zaczynają w nie nawet wierzyć. Niewątpliwie coś kontroluje burzę wokół tej przeklętej wyspy i nigdy nie pozwoli nam jej opuścić. Ojciec Matias utrzymuje, że z tym, że z nią rozmawia. Z duchem tej słonecznej królowej, czy kim tam ona jest. Nie wiem, w co wierzyć. Robię tylko, co mogę, żeby przeżyć. Są już bardzo liczni, a ja odkryłem wszystko, czego potrzebuję, by rozwijać moje plany. Czas, byśmy wyruszyli w głąb wyspy. Zbudujemy nasze miasto wysoko w górach, wokół starego pałacu. Stamtąd będziemy mogli się bronić przed strażnikami Ouni, a ja będę miał szybki dostęp do wszystkich miejsc na wyspie.
Muszę być przygotowany na schwytanie każdego, kto trafi do tego miejsca. Wiem, czego szukam. Klucza do ucieczki z tego miejsca, a być może czegoś o wiele ważniejszego. To może potrwać wiele lat, ale znajdę ją. Ceremonialne naczynie do picia z dynastii Song. Wspaniałe wykonanie. Jakiś warsztat. Solari całkowicie przejęli kontrolę nad starymi miejscami na tej wyspie. Te półki wyglądają na słabe. Trochę większy ciężar powinien sprowadzić je na dół.
mała waga.